Have you ever had a dream that you want him to do you so much you could do anything? Jest takim narzędziem do wglądu we wspólną świadomość. Totalną wielość punktów widzenia. Co pana na co dzień najbardziej denerwuje? A co, no. Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina. Różnorodność, a jednocześnie jest dowodem na to, że jesteśmy w stanie być razem. Łopan Gangnam Style. Pierwszy przekraczający miliard obejrzeń, tak? I nagle miliard osób zostało zarażonych ruchem. Tak? Jesteśmy w stanie po prostu zrobić coś takiego. Skoro jesteśmy w stanie wprawić miliard ciał w taki ruch, to jesteśmy w stanie wprawić miliard ciał w taki ruch. Ale też jesteśmy w stanie w przytulenie może, a może w usiądnięcie. Narzędziem podstawowym do dobrego korzystania z internetu jest kształcenie w ludziach umiejętności rozmawiania z drugim człowiekiem. Wchodząc w internet, wchodzimy w tę relację miłosną. Wchodzimy w relacje, w której jesteśmy zafascynowane, jesteśmy zakochani, jesteśmy zaciekawieni, dajemy sobą wieść. I ta relacja z internetem, ona też nam ma szansę pokazać, jak wyglądają nasze relacje w życiu prywatnym. Dorota Masłowska w swoim zbiorze felietonów Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu 2, napisała: Kocham memy. Gdyby memy powiedziały wyjdź za nas za mąż, nie wahałabym się ani chwili. Oczywiście nie za wszystkie, ale za Żodyn nie wie, że jest psym i Siemaneczko sakralne świry na pewno. Jednak nie sposób nie dostrzec ich niebezpieczeństwa. W mgnieniu oka zamieniają one rzeczy potworne w rzeczy potwornie śmieszne. Ich zaletą jest to, że odbierają okropieństwu jego grozę. Wadą zaś, że odbierają mu jego grozę. Jest świetnym narzędziem internet do tego, żeby rozczytywać samych siebie. Znaczy, jeżeli potraktujemy tę naszą wspólną świadomość, czyli ten content internetowy, jako to, co ja mam w sobie, w głowie, te wszystkie możliwości reakcji na rzeczywistość, to kiedy pozwolicie sobie popłynąć w internecie, na YouTubie, lecę, jeden filmik. Piwo zmienia świat. Drugi filmik. Every level of human life, you have the same situation, uncertainty. Trzeci. Jolly bit me. Czwarty. Siódma rano. I potem wrócicie i zobaczycie te historie swoich oglądań. Zobaczycie, dowiecie się też czegoś o sobie. Czyli dowiecie się, jaką podróż odbywa wasza myśl. Mm-hmm.
kreatywnie korzystasz z internetu. No wiecie, dzieci. Nie, no, ja rozumiem pytanie, wiem dokąd ona ma zmierzać, a jednocześnie nie chcę być tym takim właśnie wujem z wąsem, który będzie opowiadać, że internet to jest skarbnica wiedzy, tylko trzeba dobrze z tego korzystać, ale tak jest. Wydaje mi się, że w internecie możesz znaleźć tak naprawdę wszystko. To jest bardzo ważne i bardzo trudne pytanie. Dla mnie właśnie najważniejsze są albo miejsca, albo postacie, albo instytucje, które mają taki, nazwijmy to, kuratorskim wajbikiem. Czyli ufam tym ludziom, że oni coś już dla mnie odsiali. Public Domain Review to jest dla mnie po prostu absolutnie genialna rzecz, bo oni korzystają z zasobów dostępnych, z archiwów i właśnie wybierają selekcję taką kuratorską rzeczy. I to była dla mnie duża inspiracja, jak myślałam właśnie o zdrowym kontencie, czyli o tym, że trzy rzeczy codziennie, serial, film i coś tam z internetu. Że właśnie to rzeczy, które dla mnie jakoś były istotne, chciałabym ich dostarczyć też innym, bo miałam takie wrażenie, że ludzie się strasznie pogubili w tym, co jest dostępne w streamingu, gdzie jest dostępne, na jakich zasadach. Problem internetu i tych właśnie platform jak YouTube czy jak Facebook to jest algorytm. Algorytm, który z jednej strony jest tak inteligentny, że faktycznie on często ci podaje rzeczy, które ty chcesz oglądać, on ciebie zna, ale z drugiej jest to pułapka, ponieważ przez to ty nie szukasz nowych rzeczy, tylko ty jesteś zamknięty w tym swoim ekosystemie. Ja kiedyś zrobiłem jakiś taki mini eksperyment z kolegą i wszedłem ja na swój YouTube, jak wygląda mój YouTube taki na zasadzie użytkownika i jak wygląda jego YouTube. To były totalnie dwa inne światy i każdy gdzieś tam był, utożsamiał się z tym światem. Tylko to jest ten problem, że ja chciałem zobaczyć treści też, które jemu YouTube polecał, a nie dostawałem, bo dostawałem tylko rzeczy, które mi się wcześniej podobały i YouTube się nauczył, że te rzeczy będą mi się podobać, bo dzięki temu ja siedzę dłużej na tej platformie i tak to się gdzieś tam nabija wszystko. Więc myślę, że warto po prostu poszerzać horyzonty, warto łamać gdzieś te swoje schematy i czasem po prostu wpisać w wyszukiwarkę najbardziej abstrakcyjną rzecz, która może doprowadzić cię do jakichś ciekawych rozwiązań. Ale a propos kreatywności YouTube'a, to jest też właśnie ciekawe, że tam musisz działać według ich reguł. Nie mam tak, jak przychodzi do mnie chłopak, który analizuje YouTube'a i mówi: słuchaj, tam w pierwszych 10 sekundach musisz zawrzeć to i to, bo jeżeli spadnie utrzymanie uwagi, to wtedy YouTube ci obniży tutaj algorytm o tyle i tyle. Musisz to puścić o godzinie 18:30, film musi trwać tyle i tyle. No i to jest zabijające tą kreatywność. Ja mam poczucie, że to jest tak, że wchodzą pracownicy YouTube'a do firmy i tam jest taki wielki potwór, który jest właśnie algorytmem i oni dawno stracili nad nim panowanie i tak już po prostu go dokarmiają i nie wiedzą do końca, co z nim zrobić. Tak, dla nas przede wszystkim to jest główna platforma naszego przekazu i to jest też platforma, która jest naszym platformą matką. Dzięki YouTube'owi też spełniamy swoje aspiracje. My jakby teraz, jeżeli miałbyśmy określić się, co robimy na YouTubie, to właśnie mówimy o tym, że tworzymy taką hybrydę między światem filmowym a światem YouTube'owym. My mamy platformę, dzięki której możemy docierać do dużej ilości ludzi i robimy to, co czujemy i to, co nam się podoba. Nasi widzowie, to jest tak trochę, że my ich trochę nauczyłyśmy tego, co było naszym błędem i niebłędem, że my jesteśmy kanałem, który zawsze zaskakuje. Nie jesteśmy niewolnikami formatów, które sprawiają przyjemność naszym widzom. Inaczej jest, jeżeli porozmawiamy sobie o współpracach z markami, bo to tutaj jest taki moment, w którym my musimy w jakiś sposób się
wyrzec na przykład jakiegoś swojego pomysłu, ponieważ nie pasuje on do koncepcji marki. I tutaj jest trochę takiego gimnastykowania się i największej pracy youtubera, żeby przekonać markę do tego, aby w 100% zaufał twórcy i nie bał się filmów, które będą komediowe, ale na przykład będą miały jako główny temat, powiedzmy, morderstwo. Chociaż z drugiej strony to jest też rzecz, która daje nam ogromne możliwości, bo nie posiadając budżetów, które dostajemy od marki, nie byłybyśmy w stanie w ogóle stworzyć takiego filmu. Przede wszystkim to, co ja obserwuję i mnie to trochę męczy, to to, że skracamy coraz bardziej uwagę odbiorcy. To też było przedstawione w naszym filmie Skansen. Nasza bohaterka, my ją poprosiliśmy, żeby ona właśnie była taką osobą przebodźcowaną, na którą te rzeczy, które ją otaczają, zupełnie nie mają żadnego wpływu. Wszystko już było dla niej tak nudne, ona tak wszystko to widziała, że nic nie było w stanie z niej wyciągnąć żadnych emocji. Więc tam też było pokazane to, w jakim kierunku idzie naszym zdaniem ta technologia, czyli takie wyprucie totalnie ludzi ze wszystkich emocji. Nic nie będzie w stanie nas cieszyć już. I wtedy właśnie się wzbudzi, już teraz tak jest, nie wiem, jak spędzacie wolny czas, ale my najchętniej wyjeżdżamy w takie miejsca, w które po prostu nie masz internetu, nie masz dostępu do tego, odcinasz się, jesteś sam ty, książka i ludzie, którzy są wokół ciebie. Więc tak, więc jak korzystać kreatywnie z internetu? Nie bać się go. Nie bać się, że znajdziesz jakąś dziwną, wejdziesz kiedyś w dziwną część. Ona też była ci potrzebna w życiu. Bo internet jest tak właśnie życie. Musisz po prostu jak najwięcej z niego czerpać, a później sobie filtrować. Nie dziwię się, że mieli problem z odpowiedzią na te pytanie.